Dziś zaczyna się Kościół. No, nie dziś w sensie daty dzisiejszej, ale dziś przypadł nam fragment, który opisuje początek Kościoła, czyli zesłanie Ducha Świętego. Wczoraj mówiliśmy o praktycznie już tych samych ludziach, nie? Bo Kościół składał się z tych ludzi na początku, ale jeszcze nie mieli Ducha Świętego. To jeszcze nie był Kościół Jezusa Chrystusa. To byli uczniowie Jezusa Chrystusa. To byli ludzie zbawieni. Ale to jeszcze nie był Kościół Jezusa Chrystusa. Mówię o tym, ponieważ kiedy będziemy kiedyś, jak Bóg da, studiować Księgę Apokalipsy, a niektórzy z was już ją czytali, czy na nauczaniach niedzielnych o tym mówię, tam Księga Apokalipsy dzieli się na dwie części. Pierwsza część to wstęp i zakończenie. Tam jest obecny Kościół. A od czwartego rozdziału do praktycznie epilogu, do 22, to jest czas bez Kościoła. Ale są ludzie pobożni, ludzie kochający czy wyznający Jezusa Chrystusa. Tu właśnie mieliśmy, mówię o wczorajszej porcji tekstu, taką sytuację. No i co oni tam wymyślili, czy to dobrze, czy źle? Dzisiaj wstępuje Duch Święty. No, to 2000 lat temu, ale opowiadając o tym, niekiedy stosuje się taki zabieg, jak gdyby wejścia w czas teraźniejszy. A więc otwieramy Kościół. Otwieramy Dzieje Apostolskie na drugim rozdziale, kiedy Bóg rozpoczął erę Kościoła. Kiedy powstał Kościół Jezusa Chrystusa. Jedyny, prawdziwy i nie rzymski, ale jerozolimski. Ale to już niuanse. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili mówiąc: czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego: cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili: młodym winem się upili. Jak Bóg da, będziemy czytać dalej niebawem, żeby zobaczyć, jakie jest wyjaśnienie tego fenomenu. Na razie mamy opis. Słowa niezrozumiałe. No oczywiście tu bardzo dużo różnych krain, narodów jest wymienionych. Nie będziemy teraz na mapie się bawić, choć każdy może sobie znaleźć na mapie świata starożytnego te krainy, czy te narody. Byłoby to ciekawe. Szczególnie zachęcam do takiej zabawy, ćwiczenia edukacyjnego z młodzieżą. Macie dzieci? Spróbujcie wziąć ten fragment Biblii, wziąć mapę
mapę z atlasu historycznego i spróbować znaleźć te wszystkie krainy i narody. Myślę, że może dzieci się zainteresują historią, a przez to też i Biblią lub w drugą stronę. Z takich słów niejasnych to myślę, że prozelici może być dla was, szczególnie dla tych z was, którzy są od niedawna z nami, no, jakimś niezrozumiałym słowem, bo zarówno, 11 werset, zobaczcie, zarówno Żydzi, jak prozelici. Nie? Prozelici to byli ludzie, którzy etnicznie nie byli Żydami, nie? Czyli byli z narodów pogańskich, ale takich w jakiś sposób urzekł Bóg Izraela lub styl życia Żydów, czy może jakieś inne powody, że przychodzili do Żydów i mówili, my chcemy być z wami. No to wtedy uczono ich tam praw mojżeszowych, nie? Czy tam całego Starego Testamentu, czy tam zależy, który rabin się tym zajmował i tak dalej, i tak dalej. No i potem przychodziła decyzja, jeśli chcesz przejść na naszą religię, czy razem z nami wysławiać naszego Boga, no to musisz się poddać temu rytowi obrzezania właśnie na znak przymierza mojżeszowego. No i kto tam to zrobił, no to stawał się właśnie tym, można powiedzieć, religijnie Żydem, ale etnicznie on Żydem nie był, dlatego się nazywał prozelitą, że on się przeszedł z innej nacji i z innej religii i razem z Żydami teraz wychwala Boga. I rzeczywiście ci prozelici, jak widzicie, podróżowali z całego świata, żeby na święta być w Jerozolimie, być w świątyni. Bo różne religie miały świątyń wiele, a Żydzi mieli jedną, tę w Jerozolimie. Dlatego musieli do niej, że musieli, no tam chcieli też, nie? Ale tylko tam można było składać Bogu ofiary za grzechy. No to przyjeżdżali na te święta, zwykle związane było to właśnie ze składaniem ofiar. Oczywiście Żydzi byli też niewierni Bogu, wtedy składali w innych miejscach, wtedy sobie inne świątynie robili, no to wtedy Bóg ich tam karcił. Mamy więc chyba wyjaśnione te główne, powiedzmy, aha, jeszcze dlaczego, siódmy werset jest ciekawy. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami. Co to, a tu mówią naszymi językami. Ogólnie Galilea to był kraj rolniczy, czyli niewykształceni, prości ludzie. Nie? Ci Żydzi z Jerozolimy, tacy wiecie, bliżej świątyni, bliżej faryzeuszy, częściej słyszący różne tam ciekawe nauczania i tak dalej, pogardzali tymi wieśniakami z Galilei. No to zobaczcie się, na wszystkich tych nawet przyjezdnych Żydów przerzuciło, że ci z Galilei to tacy dość prości. Są rybacy, rolnicy, o tacy nieucyni. A zobaczcie, zaczęli płynnie mówić, nie tylko dukać, płynnie mówić. Prości ludzie z Galilei zaczęli płynnie mówić w językach całego ówczesnego, cywilizowanego świata, który przybył do Jerozolimy. A teraz jeszcze zobaczcie, o czym mówili. To już znajdziecie zaraz w tekście. Zobaczcie. W naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. To jest bardzo ważne. Dzisiejsi zielonoświątkowcy, których ktoś chce poddać egzaminowi, czy to rzeczywiście jest cud, mówi, no to tu przemawiasz jakimś dziwnym językiem, pozwól, że zbadamy to metodami lingwistycznymi, jaki to jest język. A on mówi, a nie, nie! Co wy? Mnie? Cuda Boże badać, toż to grzech przeciwko Holy Spirit normalnie. No może nie Holy, ale sam Spirit, to bym się zgodził. My rozkazywajem angielski, taki rodzaj angielskiego, angielski język. No, to taka herezja u nich. Oczywiście jest werset, na który się powołują, jak apostoł Paweł idzie w kierunku przesady w liście do Koryntian. Mówi, choćbym mówił językami wszystkich ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, to zasługuje na co? No, że to wy wiecie, nasi widzowie.
No to oni mówią, no zobacz, my też tymi anielskimi, jak apostoł Paweł. Przecież on se jaja robi z nich. I pokazuje w przesadzie. Tu mamy początek, tu mamy główny tekst, który opisuje, co się działo. I tu mamy języki żyjących kultur, narodów na ziemi. I kropka w tym momencie, jeśli chodzi o języki anielskie. Co jeszcze można powiedzieć? No można by się tam w to angażować. Jakie to święto? No to sobie możecie poszukać, co tam się działo na tym święcie Zielonych Świąt. To zachęcam do tam odwiedzenia jakiegoś historycznego rysu Izraela, ale pewnie na Wikipedii też będzie. To nie będziemy o tym mówić. Mamy tutaj, zobaczcie, kto jest uczestnikiem tego wydarzenia po stronie ludzkiej. To musimy się cofnąć. Zobaczcie, 12, 1, 12, 13, gdzie tam jeżeli było? O, i 15, 14, 15. Około 120 osób, 15 werset, było tam zebrane grono około 120 osób i są tam mężczyźni i kobiety. Zobaczcie, mężczyźni i kobiety, czyli Duch Święty zstąpił na mężczyzn i na kobiety. Nie było to tu różnicy. Będziemy to widzieć później w pismach apostołów. Zresztą ci, którzy są z nami od początku naszych spotkań, pamiętacie, że nie ma różnicy między Żydem a Grekiem. O tym mówiliśmy, między niewolnikiem a wolnym, między kobietą a mężczyzną. Mam nadzieję, że o tym mówiłem, ale może się mylę. Jeśli nie, możecie odpowiedni fragment w Biblii znaleźć. Także warto to sobie tu uświadomić, że są też tu kobiety, nie tylko mężczyźni. Kolejna obserwacja. Jak rozegrało się to wydarzenie, wstąpienie Ducha Świętego? Czy to było przeżycie mistyczno-indywidualne, czy też jakoś inaczej? Co myślicie z obserwacji tekstu? Nie? Nie chcę was sugerować. Sami sobie przeczytajcie. Czy było to przeżycie wewnętrzne, czy zewnętrzne, czy może jakiś mikst? No. No to takie fajerwerki były, także ludzie się zbiegli. Otóż to, bo to, co się działo wewnątrz, w chałupie, nie? No to jeszcze jakoś możemy sobie wytłumaczyć, chociaż zobaczcie, nagle szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wiatru napełnił cały dom, później jakiś ogień i rozdzieliły się te płomienie i tak dalej. Nagle wszyscy przemawiają. Ale to był taki hałas, czyli ten szum z nieba, ten, no jak gdyby, no nie grzmot, ale wiecie, to musiał być coś tak spektakularnego, że ludzie z odległych miejsc zaczęli się zbiegać pod ten dom, w którym to się działo. Czyli na pewno nie było to przeżycie tylko mistyczne czy indywidualne. To oczywiście nie wyklucza tego tam wszystkiego, ale to był znak spektakularny, które całe miasto, a przynajmniej ta dzielnica, w której ten dom był zbudowany, słyszała. I zbiegło się naprawdę dużo ludzi, bo zobaczcie, że te narody wymienione, nie? Zwykle ludzie mieszkali kupami narodowymi, nie? Czyli tam Partowie tu, Arabowie tu, nie? Żeby tak koło siebie. Czyli jeśli to było bardzo lokalne zjawisko, to z tych sąsiednich domów by tam 2-3 może narody, nie? A tutaj mamy całą listę, nie? Czyli widać, że to być może cała Jerozolima wręcz słyszała, że coś takiego się dzieje, nie? I dlatego tak dużo ludzi zbiegło się. Ile tam ludzi się zbiegło, to możemy zobaczyć na koniec, będziemy to czytać, ale poszukajmy, ilu się nawróciło w wyniku tej pierwszej mowy, która zaraz się pojawia. 41 werset. Ci więc, którzy przyjęli słowo, jego zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około, uwaga, 3000 ludzi. 3000, czyli ten tłum liczył dużo więcej, przecież nie wszyscy się nawrócili. Podkreślone jest, że 3000 się nawróciło. A ile ich się tam zbiegło? Może 5, może 8, nie wiemy. Ale trochę dużo.
nie? Czyli żebyście zrozumieli skalę, że to nie było, że tam 2-3 kamienice, to praktycznie całe miasto się zbiegło do tego miejsca i słuchali, przepychali się, co się dzieje. Przemową Piotra zajmiemy się później.